Rozpoczynamy. Od razu na wstępie informuję Państwa. W meczach sparingowych Argentyńczycy Grzegorz Lato, rzut rożny. Groźna sytuacja, Kempes, linia Tomaszewski obok. O którym wspomniałem przed chwilą. Gorgoń. Już tam wychodzi do główki Gorgoń. Wlatuje piłka, gol! Proszę Państwa, Karnawali robi olbrzymi błąd i gol! Grzegorz Lato. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Ryk na stadionie, jakby było przynajmniej 20 tysięcy widzów. Pierwsza interwencja pomocnika. Dośrodkowanie. Spalony. W tą stronę Andrzej Szarmak sam na sam. Gol! Gol! 2-0. Andrzej Szarmach, debiutujący na Mistrzostwach Świata. Fenomenalna piłka od Kazimierza Dejny. To do centymetra. Tu proszę zwrócić uwagę. Kapitan zespołu polskiego posyła podania Kempes. Faul. Do linii Polaków. Obok. Szarmach szukający tam miejsca i spalony. Pierwsza pułapka offside'owa. Długie podanie na prawą stronę. Ojej. Jeden krok więcej. Ja na tym skrzydle. Dośrodkowanie. Główka przeszła. Andrzej Szarmach. Ejna. Blisko pole karne. Zaryzykuje strzał. Piękny strzał. Rzut rożny. Pa 40-letniego trenera Argentyny wzięły w łeb, bo teraz już trzeba grać inaczej. Rożnik pola karnego. Prawa strona. Dośrodkowanie. Karnawali. Antoniego Szymanowskiego, mocne dośrodkowanie, Andrzej Szarmach i Karnawal. Nie może się to powtarzać stanowczo. Dejna, śliczne przejście, zatrzymany nieprzepisowo. Sędzia woła i zdaje się, proszę Państwa, Kazimierz Dejna, oklaski przy otwartej kurtynie. Kazimierz Dejna, Kasperczak i gwizdek przerywa. Manew, Gadocha, piękny strzał, słupek. I Andrzej Szarmach ucieka na prawą stronę. Groźna sytuacja. Widek sędziego. Szyby skoku. Lato. Przerwa w grze. Dośrodkowanie. Ażala. Tomaszewski. Idzie na nasze pole karne. Szymanowski. Ażala. Ślizgiem trona. Grzegorz Lato. Pole karne. Ojej. Co za spadek. Chce to nas zaskoczyć. Balbuena. Ucieka na prawą stronę. Gorgoń. I piłka teraz na polu karnym. Obok. Ale Lato, wejście w pole karne bardzo odważnie, dośrodkowanie jednak. Dejna wchodzi na pole karne, bardzo dżentelmeńsko zachował się, z lewej stronie pusta. Bramka, wybija obrońca, szaleństwo. Dał radę, po prawej stronie ucieka Balbuena, ale jest Gorgoń. Szymanowski ucieka na prawą stronę i jego skrzydła, gdzie obrzydza mu życie, musiał. Przeszedł na lewo, ale i tu niewiele skóra. Kema. Heredia i proszę Państwa, bramki uzyskali Grzeg. Nim Hiusman. Rozpoczynamy. Przypominam, opanowuje piłkę. Szarmach i gol, nie słupek, proszę Państwa. Niesamowita sytuacja. Szarmach, Dejna. Pada. Stawać sędzia pokazuje. Lato z tyłu, Magadoche, idealna sytuacja. Oj, panie Grzegorzu. Wolny, wracamy prawie całą drużyną. Tomaszewski. Nieporozumienie między Tomaszewskim. Nadal Gadocha, zmiana kierunku po prawej stronie. Nie ma nikogo, czeka, aż podejdzie bliżej. Gości można strzelać na bramkę, a no zobaczymy. Gadocha, mocny. Szymanowski, Hozeman. Piłka. Tomaszewski nie może do niej wyjść. Strzał po ziemi. Karne przedłużenie. Dejna. Piękna interwencja Karnawaliego. No i niepilnowany zawodnik, strzał, gol. A jednak, proszę Państwa, wymanewrowano zespół polski. Piękna akcja, Heredia przeszedł z lewej strony. Proszę zwrócić uwagę na błąd tutaj Szymanowskiego, który nie dość energicznie zaatakował. Błąd Dejna, Gorgoń. Piękny strzał i cudowna obrona. Sytuacja, Grzegorz Lato. Gol! Odpowiedź wspaniała!
odpowiedź zespołu polskiego wspaniała, proszę Państwa. Grzegorz, Landryk, Kasperczak, miękkie podanie, przejście piłki na lewo. Nie ma bramki, jeszcze broni, fantastyczna sprawa, gol. Gol, proszę Państwa. Jednak sędzia nie zekwalifikował ustawienia, moim zdaniem, na pozycji spalonej Babingtona. Jeszcze raz. Argentyńczycy, przerzut głową. Wchodzi teraz. Wchodzi numer 5. Wszedł do piłki, choć był blisko. A tam wchodzi zawodnik polski, spalony. Ładna akcja, dribbler, Babington, pole karne. Jan Domarski, wejście polskiego zawodnika, strzał po ziemi tuż koło słupka. Dośrodkowanie, groźna sytuacja. Nie ma swobody, nie ma swobody, musi ratować sytuację ślizgiem. Na naszą połowę mocno zaabsorbować obrońcę bocznego. Babington, pole karne coraz bliżej, nadal Babington. Rzut wolny, odległość bliska. Cała drużyna polska na naszej połowie. Strzał, rykoszet. Gol! Nie! Przepraszam Państwa najmocniej, ale... Gorgoń. Wolf. Wolf wjeżdża na pole karne. Dobre przytrzymanie piłki, dośrodkowanie, Domarski. Wejście, Gorgoń. Tego, proszę Państwa, z prawej strony. Na lewo podanie karnym. Balbuena. Wolf i piłka. Lesław Cimikiewicz na ekranie. Intuzje, lekki spadek formy. Złe wybicie przez Gorgonia. Przed polem karnym, bał się zaatakować. Wymanewrował go Argentyńczyk. Podanie tam do Ażali, Żmuda. Jeszcze jedna główka. Mikiewicz, bardzo dobre wejście, obrońca, Wolf, znów dośrodkowanie, częste mamy te dośrodkowania, jeszcze jeden dribbling, Żmuda, rzut wolny, sytuację przed polem karnym, zamieszanie, rykoszet, wybić piłkę, jeszcze przed polem karnym i wybita piłka przez Władysława Żmudę. W meczu polskiej reprezentacji od pierwszych minut niesamowita walka z drużyną. Dośrodkowanie na lewą stronę, przechwycić piłkę, przechwycona, proszę Państwa. Świetne zagranie i szansa na czwartą bramkę Karnawali. Karnala, Gorgoń, wybicie piłki, Hozeman. Mocne dośrodkowanie, głową na lewą stronę Karnawali. Nie panu Tomasowi, Gorgoń, Tomaszewski. Koniec, proszę Państwa, koniec faworytów tegorocznego turnieju z udziałem 16.